dziś mieszka pan w Szczuczynie? Został pan tutaj w tej miejscowości? No, ja byłem przez 50 lat poza Szczuczynem, ale jestem bardzo związany w Szczuczynie, chociaż się właściwie nie urodziłem w Szczuczynie, urodziłem się w Radziłowie, ale byłem chrzczony tutaj w Szczuczynie, bo mój tata od 1 września 1929 roku wygrał konkurs na kierownika szkoły numer 1 imienia Józefa Piłsudskiego i tutaj już był, a myśmy mieszkali jeszcze, mama mieszkała z moim starszym bratem, no i jeszcze mnie nie było na świecie, w Radziłowie, bo tam przedtem moi rodzice od 20 roku pracowali w szkole. No i po urodzeniu się, ponieważ ja się urodziłem za wcześnie, jak moja koleżanka mówiła, że się pchałem strasznie do życia, no i ojciec prowadził dopiero nas około 17 września i już tutaj zostaliśmy. Pierwszym takim naszym mieszkaniem, w którym mieszkałem, to dzisiejszy Urząd Miasta i gabinet pana burmistrza. Tylko że ten pokój był dużo mniejszy i balkon był. To znaczy, ja nie pamiętam, ale tak z opowiadań.